Witam Was wszystkich na moim magicznym kanale. Nie wiem, czy wiecie, ale od dziecka bardzo interesowałam się historią. Szczególnie tajemniczymi dziejami czarownic. Dlatego w tym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o moim zdaniem najsłynniejszych czarownicach, których życie bardzo mnie fascynuje i które w większości przypadków są dla mnie inspiracją. Nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła od tych czarownic, które zapisały się w historii, a które zostały spalone na stosie w czasach inkwizycji i polowań na niewinne kobiety. Jedną z takich czarownic jest Szkotka Isobel Goudie. Jest to jedna z najsłynniejszych czarownic, której duch podobno cały czas nawiedza Szkocję. O Isobel jest głośno głównie przez jej kontrowersyjne zeznania, do których została zmuszona. Pewnym jest, że kobieta była przetrzymywana w lochach, jednak nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy była torturowana, czy też nie. Niektóre źródła mówią, że jest fenomenem, ponieważ sama z siebie zaczęła opowiadać o tajemnych praktykach. Natomiast inne źródła podają, że Isobel była okrutnie torturowana i przyznała się do wszystkiego, żeby tylko umrzeć. Niezależnie od tego, jak doszło do jej zeznań, nie da się ukryć, że Isobel mówiła rzeczy tak nieprawdopodobne i opisywała je tak szczegółowo, że nie mogły być uznane za nieprawdziwe. Podobno była pierwszą czarownicą, która założyła coven, z którym regularnie się spotykała, aby uprawiać magię. Przyznała się również do zawarcia paktu z diabłem, jednak powiedziała to najprawdopodobniej w wyniku nacisku ze strony sądu. Najciekawsze jest jednak to, że Isobel przyznała się do tego, że wraz ze swoim covenem potrafią zmieniać się w zwierzęta. Opisywała, jak przekształcali się w ptaki i zające, żeby wkraść się gdzieś i rzucić urok. Isobel wyjawiła, że rzucała wiele zarówno dobrych, jak i złych uroków. Sprawiała, że sąsiadom psuły się plony i sprowadzała na swoich wrogów cierpienie, a nawet śmierć. Jednak Isobel była znana przede wszystkim z dobrej magii. Pomagała wielu mieszkańcom swojego miasteczka, przenosiła choroby z ludzi na przedmioty martwe lub zwierzęta, leczyła ludzi, kiedy nie był w stanie zrobić tego żaden doktor. Isobel zeznała również, że miała przyjemność ucztować z wróżkami, które zamieszkiwały rejony Szkocji. Jej pełna szczegółów spowiedź miała wielki wpływ na europejski folklor i magiczną tradycję. Isobel przeszła do legendy i stała się bohaterką wielu książek, nie tylko historycznych. Wiele osób badało jej sprawę i do teraz ludzie zastanawiają się, czy to, co mówiła, było prawdziwe, czy było tylko wynikiem psychozy i tortur. Jednak jej postać i badania nad jej zeznaniami przyczyniły się do powstania obecnie znanej wszystkim religii Wicca. Drugą czarownicą, o której bardzo chcę Wam opowiedzieć, jest Marie Laveau, dzięki której zainteresowałam się magią i tego typu tematami. Pewnie większość z Was oglądała American Horror Story. W jednym z sezonów, który nazywał się Coven, Marie Laveau była jedną z głównych bohaterek. Jeżeli oglądaliście ten serial, to pewnie kojarzycie tę postać, nawet jak teraz nazwisko nic Wam nie mówi. Marie Laveau jest nazywana królową wudu Nowego Orleanu. Nie da się ukryć, że Nowy Orlean jest miastem mistycznym i pełnym tajemnic. Jest kolebką niektórych mitycznych stworzeń oraz miastem, w którym dochodziło do wielu kontrowersji. Życie Marii jest dla mnie bardzo poruszające. Urodziła się ona w czasach, kiedy niewolnictwo i rasizm były na porządku dziennym. Laveau była bardzo charyzmatyczną i kontrowersyjną kobietą. Przez długi czas żyła w międzyrasowym związku z białym mężczyzną, co w tamtych czasach było nie do pomyślenia. Była to kobieta przede wszystkim przedsiębiorcza i mimo odcienia skóry i płci na zawsze zapisała się w historii. Postać Marie Laveau obrosła w wiele legend. Media szukające sensacyjnych historii i osobowości wykreowały ją jako mroczną kapłankę, kreując samo wudu jako coś po prostu złego. Tymczasem wudu jest połączeniem zachodnioafrykańskich wierzeń z rdzenną amerykańską tradycją i chrześcijaństwem. Sama Marie Laveau była katolikiem i w wudu nie widziała niczego złego.
organizowała ona spotkania, podczas których odprawiała rytuały i składała ofiary duchom. Organizowała również sesje indywidualne, podczas których odprawiała rytuały dla płacących jej klientów. A były to najczęściej wysoko postawione osobistości. Lavo była kobietą szanowaną i miała ona posłuch w Nowym Orleanie. Wiele osób nie mogło pogodzić się z jej śmiercią. Do teraz mówi się, że duch Marii spełnia życzenia, gdy narysuje się na jej grobie literę X. Przez to cały jej grób jest zdewastowany. Żałuję, że nie mogę w tym filmie powiedzieć więcej o wudu, ponieważ naprawdę niezmiernie mnie to fascynuje. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć film o tej tematyce. Trzecią czarownicą, o której chciałabym Wam opowiedzieć, jest Dionne Fortune, jedna z najbardziej otwartych okultystów i pisarzy XX wieku. Jej życie było bardzo zawiłe i fascynujące. Przez wielu uznawane jest za najważniejszą postać kobiecą brytyjskiego okultyzmu. Była medium, czarownicą, psychologiem, filozofem i kapłanką. Całe życie poświęciła pisaniu książek i zgłębianiu wiedzy tajemnej. Swoimi spostrzeżeniami dzieliła się w publikowanych książkach, co bardzo nie podobało się tajemnemu zakonowi Złotego Brzasku, do którego przez jakiś czas należała. Wkrótce sama założyła własne bractwo, które przekształciło się w zgrupowanie pogańskie, czerpiące z kultury celtyckiej. Dionne stanęła również do duchowej walki z nazistami. Wiedziała, że interesują się oni okultyzmem i wierzyła, że może ich powstrzymać, wizualizując sobie koniec wojny i wysyłając uzdrawiającą energię w kierunku nazistów. Podobno to właśnie ta magiczna walka doprowadziła do jej śmierci. W całym jej życiu najbardziej fascynuje mnie to, co mówiła o swoich książkach i co w nich zawarła. Pisała o różnych zagadnieniach ezoterycznych, ale oprócz tego pisała również powieści, w których zawierała dużo symboli działających na podświadomość, a czytanie jej książek porównuje się do tajemnej rytualnej inicjacji. Kolejną czarownicą jest Lori Cabot, która ma obecnie 86 lat. W latach 70. została ogłoszoną oficjalną czarownicą z Salem. Bardzo ją szanuję, ponieważ włożyła bardzo dużo serca i pracy, aby pokazać, że czarownice we współczesnym społeczeństwie nie są niczym dziwnym. Napisała ona wiele książek na temat tradycyjnego czarostwa. Przez wiele lat prowadziła zajęcia w różnych szkołach i na uniwersytetach, w których przybliżała zainteresowanym magię jako dziedzinę nauki. Lori stworzyła również własną tradycję magiczną, której w zasadach bardzo blisko do Wicca, jednak tak naprawdę czerpie ona ze starej kultury celtyckiej, z której Gerald Gardner, twórca Wicca, również korzystał. Lori jest bardzo równą babką. Ma swój sklep magiczny w Salem, dużo udzielała się w mediach, promując kulturę pogańską, jest organizatorką kilku pogańskich festiwali, które odbywają się w Salem i które stały się międzynarodową atrakcją. Poza tym stała się symbolem walki o prawa czarownic. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale rozchodziło się o to, żeby czarostwo nie było postrzegane jako coś dziwnego, innego lub negatywnego. Lori jest jedną z osób, które rozpromowały kulturę celtycką na cały świat. Ostatnią czarownicą, o której chcę Wam opowiedzieć, jest Alice Cattaylor, która była pierwszą kobietą w Europie oficjalnie oskarżoną o czary. To właśnie jej sprawa zapoczątkowała procesy czarownic. Alice Cattaylor była Irlandką, a w swoim społeczeństwie wyróżniała się tylko tym, że kilka razy wyszła za mąż, a każdy jej mąż umierał w dziwnych okolicznościach. Kiedy umarł czwarty mężczyzna, pasierbice kobiety oskarżyły Alice o czary, paktowanie z diabłem i otruwanie ich ojców oraz przywłaszczanie majątku. Oskarżona uciekła i uniknęła śmierci, jednak jej zwolennicy i bliscy nie mieli tyle szczęścia. Cała jej rodzina,
synowie i słudzy zostali oskarżeni o spółkowanie z demonami, odmowę wiary chrześcijańskiej i czary. Jej słudzy byli okrutnie torturowani i właśnie podczas tortur przyznali, że wraz ze swoją panią gotowali gulasz z krwi. Przywoływali demony, suszyli zwierzęce jelita, do których potem wkładali mieszanki ziół i ubrania osób, na których Alice chciała rzucić urok. Jej dom został również szczegółowo przeszukany. Odkryto w nim maści z utartych robaków, włosy zawinięte w pęczki, dużo proszków, dziwnych mikstur i suszonych roślin. Większość jej służby została oskarżona o herezję i spalona na stosie. Makabryczne, prawda? Przedstawiłam Wam 5 postaci czarownic, które zapisały się w historii. Jak widzicie, ich losy były mniej lub bardziej szczęśliwe. Jednak uważam, że warto chociaż trochę wiedzieć o bądź co bądź prekursorkach współczesnej magii. Czarownic, które zasługują na uwagę, jest wiele więcej. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda mi się nagrać o nich jeszcze jeden odcinek. A może Wy macie swoją ulubioną historyczną czarownicę? Napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka w górę i zasubskrybować mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym magicznym filmie.